Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Dzisiaj temat zamawiany częściowo, sprowokowany tym, że nazbierało się trochę pytań dotyczących nakrywania głowy przez mężczyzn, nakrywania głowy przez kobiety. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Pytań się tu uzbierało, czy do nakrywania głowy trzeba dorosnąć, czy obowiązuje od małego. Czy jak modlę się sam na sam, to te reguły są aktualne, na przykład w domu przed posiłkiem. Czy kobieta może uczestniczyć w nabożeństwie bez nakrytej głowy? Czy mężczyzna może modlić się na przykład w czapce? Czy nakrywać można tylko chustką? Czy nakrywanie głowy musi być najpierw przez kogoś zaakceptowane? Czy nakrywanie głowy nie jest faryzeizmem? Czy stracę zbawienie, jak nie będę nakrywać głowy? Czy to nie jest przeżytek kulturowy związany z kulturą Koryntu? Czy włosy nie są wystarczającym nakryciem, jak są długie? Czy zasada dotyczy tylko wierzących, czy też niewierzących? Dlaczego kobiety nakrywają głowy, a mężczyźni nie? Dlaczego w ogóle kobieta powinna nakrywać głowę? Więc jeśli chodzi o fragment z Biblii, który mówi w ogóle o nakrywaniu głowy w czasie modlitwy, to jest 11 rozdział 1 listu do Koryntian. I to jest ciekawy rozdział, dlatego że w tym rozdziale są trzy takie zewnętrzne objawy wewnętrznej łaski, można by tak powiedzieć. Czyli po pierwsze jest mowa o nakrywaniu głowy, po drugie jest mowa o piciu z kielicha, po trzecie jest mowa o łamaniu chleba. Może w odwrotnej kolejności, czyli najpierw jest łamanie chleba, ale przeczytajmy, nie uprzedzajmy. Bądźcie naśladowcami moimi, jak ja Chrystusa. A chwalę was, bracia, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie podania tak, jak ja wam podałem. A chcę, abyście wiedzieli, że każdego męża głową jest Chrystus, a głową niewiasty mąż, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mąż, gdy się modli albo prorokuje z przykrytą głową, szpeci głowę swoją. I każda niewiasta, gdy się modli albo prorokuje, nie nakrywszy głowy swojej, szpeci głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. Albowiem jeśli się nie nakrywa niewiasta, niech się też strzyże, a jeśli szpetną jest rzeczą dla niewiasty być ostrzyżoną lub ogoloną, niech się nakrywa. Albowiem mąż nie ma nakrywać głowy, gdyż jest wyobrażeniem i chwałą Bożą, ale niewiasta jest chwałą męża. Bo mąż nie jest z niewiasty, ale niewiasta z męża. Albowiem mąż nie jest stworzony dla niewiasty, ale niewiasta dla męża. A przeto niewiasta powinna mieć znak władzy nad nią na głowie z powodu aniołów. Jednak ani mąż bez niewiasty, ani niewiasta bez męża w Panu. Albowiem jak niewiasta z męża jest, tak też mąż przez niewiastę. Wszystko zaś z Boga. Osądźcie sami w sobie, czy przystoi niewieście bez nakrycia modlić się do Boga? Czyliż samo przyrodzenie nie uczy was, że dla męża, jeśli włosy zapuszcza, jest to hańbą? Ale niewiasta, jeśli zapuszcza włosy, jest to ku jej chwale, dlatego że włosy dane jej są za osłonę. A jeśli kto chce być swarliwym, my takiego obyczaju nie mamy, ani zbory Boże. A to zalecając, nie chwalę, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Albowiem naprzód słyszę, że gdy się schodzicie w zborze, rozerwania bywają między wami i poniekąd wierzę, bo muszą być stronnictwa między wami, aby ci, którzy są doświadczeni, byli jawni między wami. Gdy się tedy wespół schodzicie, nie jest to pożywać wieczerzę pańską, albowiem każdy śpieszy się ze zjedzeniem własnej wieczerzy i jeden łaknie, a drugi jest pijany.
Czyż domów nie macie, by jeść i pić, albo zborem Bożym gardzicie i zawstydzacie tych, którzy nie mają? Cóż wam rzekę? Pochwalęż was za to? Nie pochwalę. Albowiem jam wziął od Pana to, co wam podałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, które jest za was, bywa łamane. To czyńcie na pamiątkę moją. Także i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich jest to nowy testament we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć pańską opowiadacie, aż przyjdzie. A tak, kto by jadł ten chleb albo pił ten kielich pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi pańskiej. Niechże tedy człowiek samego siebie doświadcza, a tak niech je z chleba tego i z kielicha tego niech pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, sąd sobie samemu je i pije, nie rozróżniając ciała pańskiego. Dlatego między wami wielu jest słabych i chorych i niemało zasnęło, bo gdybyśmy się sami osądzali, nie bylibyśmy sądzeni, lecz gdy bywamy sądzeni od Pana, bywamy karani. Abyśmy ze światem nie byli potępieni, a tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, oczekiwajcie jedni drugich, a jeśli kto łaknie, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili, a inne rzeczy, gdy przyjdę, postanowię. Czyli widzimy jednoznacznie, 11 rozdział 1 listu do Koryntian przedstawia nam tutaj tą kwestię wyraźnie, że mamy trzy, że tak powiem, zewnętrznie widziane elementy, które komunikują o wewnętrznych sprawach. A więc łamanie chleba mówi o czym? O społeczności. Wewnętrzna sprawa widziana przez zewnętrzny znak. Picie z kielicha, znowu jest to informacja znowu o tym, co się wewnętrznie przeżyło, zewnętrznie komunikowana, tak? Bo ten znak ma tylko sens, jeżeli faktycznie osoby, które w nim uczestniczą, dla nich ma to cenne znaczenie. Nie jest to zwykły posiłek bez znaczenia. I tak samo nie nakrywanie głowy przez mężczyzn i nakrywanie głowy przez kobiety w czasie modlitwy i prorokowania jest zewnętrznym przejawem tego, co się w środku dzieje, tak? Bo jeżeli ktoś coś mówi, a nie ma społeczności z Bogiem, no to to jest tylko wydawanie z siebie pustych dźwięków bez znaczenia, tak? I jeżeli z kolei mamy człowieka, który wewnętrznie jest odrodzony na nowo, jest dzieckiem Bożym, to wtedy jest to, jeżeli kierowane jest do Boga, jest to modlitwa, tak? Bo modlitwa jest to rozmowa z Bogiem. Czyli pierwsze pytanie, czy do nakrywania głowy trzeba dorosnąć, czy obowiązuje od małego? Jest to pytanie oczywiście od siostry. Czy te zasady obowiązują od małego, czy trzeba dorosnąć? No więc modlitwa wymaga pewnego rodzaju świadomości, tak samo jak na przykład chrzest. Czyli ochrzcić się może tylko i wyłącznie osoba narodzona na nowo, zbawiona, wierząca, świadomie będąca pewna tego, co się stało w jej życiu w kwestii tego, kim jest dla niej Pan Jezus Chrystus. I tak samo jest tutaj modlitwa. Modlitwa nie jest możliwa u osoby nieświadomej, tak? Bo jest to rozmowa z Bogiem. Więc jeżeli ktoś dorósł do tego, żeby się modlić, dorósł też do tego, żeby stosować zasady dotyczące modlitwy. A więc jeżeli jest to człowiek, który jest mały, w cudzysłowiu, no to jeżeli on widać, że jest przekonany, że już dorósł do tego, żeby się modlić, a więc osobiście uwierzył Bogu, wie, że Bóg odpowiada na modlitwy, no to dlaczego nie miałby stosować tych reguł? Tu nie jest powiedziane, że modlitwa dopiero dorosłego, nie jest postawiona granica wieku. Więc jeżeli dziecko świadomie się modli, to świadomie również te zasady może wprowadzić.
nie jest to przewidziane dla dorosłych, nie jest to przewidziane dla osoby w określonym wieku. W ogóle kwestia wieku w tym rozdziale nie jest poruszana. Jest tylko kwestia tego, że się albo modli, albo prorokuje. Kolejne pytanie. Czy jak modlę się sam na sam, to te reguły są aktualne? Na przykład w domu przed posiłkiem, albo w komorze zamkniętym. Podejrzewam, że to też o to chodzi. No więc tu jest wyraźnie powiedziane, że chodzi o modlitwę. A więc ilekroć, bo prorokować w domu można, jeżeli są słuchacze, tak? Bo prorokowanie jest zdefiniowane w Słowie Bożym. Kto prorokuje, mówi do ludzi. Czyli jeżeli prorokuje ktoś, to mówi do ludzi. Ku zbudowaniu, ku napomnieniu i ku pokrzepieniu. Tak definiuje to, o ile dobrze pamiętam. Pierwszy Koryntian, 14 rozdział, 3 werset. Kto prorokuje, mówi ludziom ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Czyli nie jest to mówienie ku zewangelizowaniu. Ewangelizacja nie wymaga takich reguł, tylko prorokowanie, które jest mówieniem ludziom ku zbudowaniu, ku napomnieniu, ku pocieszeniu. I oczywiście chodzi o mowę z obecności Bożej kierowanej na to, żeby danego człowieka właśnie pocieszyć lub w jakiś sposób zbudować lub napomnieć. To jest prorokowanie. I teraz jeżeli mamy to pytanie, jak modlę się sam na sam, to te reguły są aktualne. No więc tu jest wyraźnie powiedziane, że to jest ze względu na aniołów. Kiedy aniołowie nas widzą, wtedy te reguły obowiązują. Kiedy się modlimy, te reguły obowiązują. Niektórzy uważają, że ta modlitwa, gdy jest cicha, to wtedy aniołowie nie wiedzą, co się w środku dzieje w człowieku. I wtedy te reguły nie obowiązują. Natomiast jest to zbyt po prostu daleko idące, moim zdaniem, interpretowanie, dlatego że tu chodzi o to, że jak ktoś się modli, to już te reguły obowiązują. Dlatego ja osobiście, jeśli mam nakrytą głowę i jestem świadomy, to się nie modlę. Nie potrzebuję łamać reguł modlitwy i nawet rozważałem tak hipotetycznie, co by było, gdybym na przykład leżał w gipsie z obandażowaną głową i 4 miesiące byłbym w tym gipsie albo rok. Czy powinienem się modlić? Oczywiście nie wiem, co w tamtym momencie zrobię, bo nie byłem jeszcze w takiej sytuacji i mam zamiar nie być, więc tylko powiem to, co mi się teraz wydaje. Natomiast wtedy może być tak, że po takim wypadku będę emocjonalnie również zrozpaczony, załamany. To są różnego rodzaju sytuacje towarzyszące. Natomiast jeżeli patrząc na, i oczywiście nie chcę takiej osoby potępiać, która w jakiś sposób te reguły złamie w takim przypadku, bo to nie o to chodzi, to w ogóle jest zupełnie poza tematem. Ale uważam, że wtedy, no skoro Bóg wie, zanim ja się pomodlę, czego ja potrzebuję, to moja modlitwa jest niepotrzebna w takich warunkach i być może jest to część osądzenia mnie, że Bóg odbiera mi prawo do modlitwy. Jest to część Jego karcenia mnie, więc myślę, że byłbym zobowiązany do tego, żeby z tego przywileju, jakim jest modlitwa w takich warunkach, nie korzystać, bo jest to jakby nie było przychodzenie przed tron królewski i wtedy pytanie, czy ja powinienem, czy nie powinienem nadużywać tego prawa w takich warunkach. Na pewno, jeśli jestem zdrowy i mam nakrytą głowę, to jako mężczyzna nie mam prawa się modlić. To jest oczywista sprawa, bo wtedy hańbię głowę swoją, czyli
albo swoją, tą o, albo skoro moją głową jest Chrystus, to hańbię Chrystusa. Tutaj jest na początku rozdziału powiedziane, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus. Czyli w tym momencie to wprowadzenie sugeruje, że jeżeli mężczyzna się modli z nakrytą głową, obraża Chrystusa, przedstawia Chrystusa w złym świetle. I teraz modlitwa, jeżeli popatrzymy na przykład w Starym Testamencie, mamy taki przykład. Mam na myśli Nehemiasza, 2:4. Tutaj mamy Nehemiasza, gdy jest w towarzystwie niewierzącego króla. I 3 werset. I powiedziałem do króla, niech król żyje wiecznie. Dlaczego nie ma się smucić moja twarz, skoro miasto, dom grobów moich ojców jest zburzone, a jego bramy strawione przez ogień? A król powiedział do mnie, czym jest to, czego poszukujesz? I pomodliłem się do Boga niebios, następnie powiedziałem do króla, jeśli król uzna to za dobre i jeśli twój sługa zasługuje na to przed twoim obliczem, żebyś mnie posłał do Judei, do miasta grobów moich ojców, to odbudowałbym je. Czyli widzimy, że jest Nehemiasz w towarzystwie króla, rozmawia z królem i w międzyczasie w myślach się pomodlił do Boga niebios. I kontynuuje rozmowę. Czyli patrząc na tą sytuację, wiemy, że to była modlitwa cicha, bezgłośna. Nie słyszał jej król, słyszał ją Bóg. I to jest modlitwa. Słowo Boże nie mówi, że to dotyczy tylko głośnych modlitw, więc jeżeli ta modlitwa jest cicha, to także wymaga tego, aby nie obrażać Chrystusa, jeśli jest się mężczyzną, żeby mieć odkrytą głowę. I zresztą wszystkie rytuały, jakie znamy, to raczej mają to do siebie, że z szacunku się ściągało nakrycie głowy, stając przed królem. To nawet ta sytuacja też sprzyjała temu, żeby się przy królu pomodlić, mając odkrytą głowę. Jest to brak szacunku także w wielu kręgach obecnie, że się przecież z prezesem w czapce nie rozmawia, jeśli się wchodzi do jego gabinetu. Więc tutaj jest tego typu zasada widoczna. On się po cichu pomodlił, czyli taka cicha rzecz przez Biblię jest nazywana modlitwą. Nie słychać jego głosu, pomodlił się w duchu, pomodlił się bezgłośnie i było to nazwane modlitwą. Nie było widać ruchu jego warg nawet prawdopodobnie. Kolejne miejsce takie to jest 1 Samuelowa 1:10, gdzie mamy z kolei kobietę modlącą się bezgłośnie. Nie słychać jej słów. I to jest 1 Samuelowa 1:9. Anna tymczasem stała po jedzeniu w Silo i po piciu. Kapłan Heli siedział wtedy na krześle przy odrzwiach świątyni Pana, a jej było gorzko na duszy i modliła się do Pana i rzewnie płakała. Złożyła wtedy ślub, powiedziała, Panie zastępów, jeśli naprawdę wejrzysz na niedolę swej służącej i wspomnisz na mnie i nie zapomnisz o swej służącej, lecz dasz swej służącej męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i brzytwa nie przejdzie mu po głowie. A gdy tak długo modliła się przed obliczem Pana, Heli śledził jej usta, a Anna mówiła, ona z serca ledwie drżały jej wargi, nie było słychać jej głosu. To jest kluczowa rzecz tutaj, bo Słowo Boże zabrania kobiecie w zgromadzeniu odzywać się, z wyjątkiem tych przypadków, jak i zakon mówi. I ona tutaj nie było słychać jej głosu. Heli uznał ją więc za pijaną. I Heli powiedział do niej, jak długo będziesz się upijać, odrzuć to, odrzuć od siebie swe wino. A Anna odezwała się i powiedziała, nie, mój panie, jestem kobietą znękanego ducha. Wina ani piwa nie piłam, lecz wylałam swą duszę przed panem.
Nie stawiaj swej służącej przy córce niegodziwej, gdyż z ogromu mej troski i strapienia aż dotąd mówiłam. Modliła się, ale nie było słychać jej głosu. Zatem widać, że to, co jest bezgłośne, również jest nazywane modlitwą i te reguły jak najbardziej obejmują modlitwę i prorokowanie. Czyli jak modlę się sam na sam, to czy te reguły są aktualne? Moim zdaniem Słowo Boże mówi wyraźnie, że tak. Kolejne pytanie. Czy kobieta może uczestniczyć w nabożeństwie bez nakrytej głowy? No i teraz pytanie jest, po co jest na nabożeństwie? Oczywiście nabożeństwo to nie jest biblijny termin. Wiem, o co chodzi pytającemu, bo w Biblii słowo nabożeństwo to są różnego rodzaju, na przykład w Dziejach Apostolskich 17, Paweł, mówiąc do ludzi, którzy tam byli przy nim, powiedział: widziałem te wasze nabożeństwa, i chodziło mu o te rzeźby bałwanów, które tam były, i powiedział: widzę, że jesteście wyjątkowo oddani czczeniu demonów. Czyli samo słowo nabożeństwo w Biblii nie ma dobrego miejsca, ale niestety z jakiegoś powodu się moda stworzyła, że używa się określenia nabożeństwo na określenie zgromadzeń, a to już jest co innego. Zgromadzenie to jest całkowicie inna rzecz niż nabożeństwo, a tu chodzi właśnie w tym pytaniu pytającemu o zgromadzenie. Więc tak odpowiadam, jakby tak o to chodziło, że chodzi o zgromadzenie. Więc na zgromadzeniu mężczyźni i kobiety są zgromadzeni po co? Po to, żeby wspólnie się modlić, tak? Czyli jeżeli mówimy amen, to jest to najkrótsza modlitwa, tak można powiedzieć, a siostry mówią amen. Mężczyźni mówią amen, gdy mówi brat modlitwę. Oczywiście na głos niewiasta nie może się odzywać, bo Słowo Boże mówi, że kobiety na zgromadzeniach niech milczą, lecz mają być poddane, jaki zakon mówi. A w zakonie widzieliśmy, Anna bez odzywania się modliła i też gdy cały lud był zgromadzony, cały lud mówił amen, włącznie z siostrami, albo jak była zaintonowana przez mężczyznę pieśń, to kobiety razem z ludem śpiewały. Czyli takie są w zakonie reguły i Paweł, apostoł, w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, o tym mówi, że to jest przykazaniem pańskim, aby kobiety na zgromadzeniach milczały. Czyli te reguły, które są w 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, przede wszystkim dotyczą modlitwy i prorokowania, gdziekolwiek ona by się nie odbywała. A więc córki Filipa, które prorokowały, były poza zgromadzeniem i one prorokowały, nakrywając prawdopodobnie głowę. Nie ma tam nic powiedziane, że miały odkrytą głowę, a więc było to normalne, że działo się to poza zgromadzeniem, bo w zgromadzeniu kobieta nie ma jak mówić do ludzi ku zbudowaniu, ku pocieszeniu, ku napomnieniu, no bo to jest łamanie Słowa Bożego, które mówi wyraźnie, że kobiety na zgromadzeniu mają milczeć. I modlitwa, jak widzieliśmy, cicha, jest w wykonaniu kobiet i tutaj sam osobiście widziałem, że niektóre siostry na zgromadzeniach mają nakrytą głowę cały czas, a też są takie siostry, które mają raz nakrytą głowę, raz odkrytą głowę. Nakrytą wtedy, kiedy jest modlitwa, albo kiedy one śpiewają, a odkrytą, gdy na przykład jest słuchanie na przykład kazania. No, myślę, że jest to dla mnie osobiście rzecz taka niepraktyczna, dlatego że ja, gdy się wsłuchuję w kazanie czyjeś, to się modlę cały czas. I zresztą jest to normalne, żeby ten, co mówi, nie wpadł w jakieś błędy, lub też po prostu, jeżeli jest słowo napomnienia, to się modlę, żeby to słowo w moim życiu działało. Więc
Nie wyobrażam sobie, żebym słuchał kazania w czapce i tylko na czas modlitwy na zgromadzeniu ściągał tą czapkę. Ale tak jak mówię, są różnego rodzaju próby oryginalnego podejścia. Oczywiście też zdarza się, że siostra opiekująca się dzieckiem, no po prostu chusta jej się zsunie, to nie mówię o czymś takim, to jest normalna rzecz. Albo biegnąc z przystanku, chcąc zdążyć na zgromadzenie, na samym początku z zapomnienia siostra nie ma nakrytej głowy, później sobie przypomni, że trzeba nakryć głowę. No to jest normalna rzecz, ludzkie to jest. Natomiast intencyjnego takiego kontrolowanego zakładania i ściągania na czas zgromadzenia sobie nie wyobrażam. Dodatkowo tutaj jest jeszcze jedna reguła, na którą warto zwrócić uwagę, że my, będąc zgromadzeni, jesteśmy jak gdyby reprezentantami i wtedy dochodzi jeszcze taki aspekt, który nie jest taki łatwo widoczny, ale który nie jest bez znaczenia. Czyli, że kobiety powinny mieć nakrytą głowę w czasie całego zgromadzenia, dlatego żeby ta ich chwała nie była widoczna, bo kobiety są chwałą człowieka, mężczyzny, a głowa z kolei mężczyzny jest jak gdyby wyobrażeniem chwały Chrystusa. I dlatego mężczyźni mają mieć przez cały czas odkrytą głowę. Nie powinienem nakrywać głowy sobie w różnych momentach zgromadzenia, bo moja głowa jest odzwierciedleniem tej chwały Chrystusa, więc nie powinienem zasłaniać Chrystusa. A z kolei chwała ludzka, chwała człowieka powinna być zakryta i z tego powodu w ten duchowy sposób kobieta powinna mieć nakrytą głowę przez całe zgromadzenie. Ale tak jak mówię, to jest tutaj już, że tak powiem, bardziej obrazowe. Może nie każdy to od razu widzi. Natomiast jeśli patrzymy na takie najprostsze polecenia, które tu są widoczne, no to po prostu, jeżeli się modlę, mam odkrytą głowę jako mężczyzna. Jeśli się modlę jako kobieta, mam nakrytą głowę, tak? Znaczy nie ja, bo ja nie jestem kobietą. I teraz dalej. Czy mężczyzna może modlić się na przykład w czapce? No więc ja sobie tego nie wyobrażam. Myślę, że to wtedy jest hańbienie, szpecenie Chrystusa, obrażanie Go. Czy nakrywać można tylko chustką? Nie, tu nie jest napisane, że to ma być chustka, czapka czy coś innego. Jest po prostu nakrywać. I jak byłem kiedyś w zborze w Kanadzie, w Toronto, siostry przed posiłkiem było podziękowanie za posiłek, to siostry ze zgromadzenia, które po prostu były zaangażowane w wydawanie posiłku, na czas modlitwy nie miały za bardzo przy sobie czy to chust, czy czegoś i bardzo podobało mi się rozwiązanie tych sióstr, że nakrywały głowę rękami, czyli tak sobie nakryły, a z kolei jedna babcia swojej wnuczce rozłożyła chusteczkę higieniczną, kuchenną i też przykryła jej głowę. Czyli posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Posłuszeństwo mówi: nakryj głowę w czasie modlitwy. Albo odkryj głowę mężczyzną w czasie modlitwy. Bo warto zwrócić uwagę, że ten rozdział bardziej ściąga nakrycie głowy mężczyznom, niż nakłada nakrycie głowy kobietom. Bo to od mężczyzn się zaczyna to polecenie. I dalej. Czy nakrywanie głowy musi być najpierw przez kogoś zaakceptowane? No więc nie ma tutaj nikogo takiego, że tak powiem, jakiegoś urzędu dopuszczającego do tego, żeby siostra mogła nakrywać głowę. To nie jest jakieś uprawnienie, to jest po prostu reguła. Jak siostra się modli, ma korzystać z przywilejów, jakie jej daje modlitwa, a jednym z takich przywilejów jest wyrażanie swoją mową ciała, że się modli i dania świadectwo aniołom, bo jest powiedziane, że to jest czynione ze względu na aniołów.
Tak? Czyli jest to jedna z form dania świadectwa prawdzie. I nie ma takiej jakiejś akceptacji, że tam urząd prawidłowej modlitwy przybija pieczątkę w książeczce członka zboru, że możesz od tej pory używać nakrycia głowy. Nie, takich nie ma reguł w Słowie Bożym. Czy nakrywanie głowy nie jest faryzeizmem? No więc jest to opisane w Piśmie, w Słowie Bożym. Faryzeizmem byłoby niestosowanie się do tej reguły, bo faryzeusze po prostu nie stosowali się do Pisma Świętego. Przecedzali komara, a połykali wielbłąda. A Słowo Boże mówi, żeby nie zbaczać ani na prawo, ani na lewo. Przecedzanie komara było zbaczaniem w prawo, czyli zbyt drobiazgowe wymyślanie, ile diabłów mieści się w główce od szpilki, i w lewo, czyli nie szanowali ojca i matki, mówili, że to, co ci się należy jako pomoc, jest darem na ofiarę i tak dalej. Religii używali do tego, żeby być nieposłusznym Bogu. Więc faryzeizmem byłoby, gdyby kobieta nie nakrywała głowy, i faryzeizmem byłoby, gdyby mężczyzna nakrywał głowę w czasie modlitwy. To jest faryzeizm, to jest wtedy właśnie szukanie własnej drogi innej niż objawia Bóg w Słowie Bożym. I kolejne miejsce, kolejny punkt. Czy stracę zbawienie, jak nie będę nakrywać głowy? No i to jest ważne, że się zbawienia stracić nie da nigdy, jeśli jest się zbawionym. Tylko że teraz pytanie, czy człowiek zbawiony, który jest zamieszkany przez Ducha Świętego, jest w stanie świadomie przeciwstawiać się Duchowi Świętemu i nie przestrzegać Słowa Bożego? Moim zdaniem jest to niemożliwe na dłuższą metę, bo Duch Święty mieszkający w nim będzie chciał, żeby on szedł za Słowem Bożym. Dalej. Czy to nie jest przeżytek kulturowy związany z kulturą Koryntu? No więc, jeżeli byśmy chcieli ten sposób na to patrzeć, to czytałem w komentarzach historycznych, że w tym czasie, kiedy akurat ten list był pisany, to w Koryncie nie było obyczaju nakrywania głowy przez kobiety. Więc tak naprawdę byłaby to rewolucja kulturowa wprowadzana przez chrześcijan, że dopiero później chrześcijanki nakrywały głowę w wyniku tego pisma, tego Słowa Bożego z pierwszego listu do Koryntian, ale to całkowicie są rozważania zupełnie nieistotne. Nie ma znaczenia, co mówi historia, nie ma znaczenia, co mówi kultura. Tu jest powiedziane tak, że ma być nakrycie głowy ze względu na aniołów. Czyli punkt odniesienia jest w niebie. Aniołowie Boży, czyli ze względu na aniołów. Czy aniołowie się zmieniają wraz z kulturą? A jeżeli mielibyśmy patrzeć na kulturę, to może też powinniśmy inaczej patrzeć na inne kwestie, które świat teraz inaczej naucza. Może kobiety powinny chodzić w strojach męskich, a mężczyźni w strojach kobiecych. Może powinniśmy mieć 52 płcie, jak to się w świecie dzieje. Może powinniśmy wzorzec rodziny także wziąć ze świata. No więc moja tutaj rada jest taka, jeśli tekst mówi, że a przeto niewiasta powinna mieć znak władzy nad nią na głowie z powodu aniołów. Czyli powinna mieć ten znak, to nakrycie głowy ze względu na aniołów, a nie ze względu na ludzi, kulturę czy co innego. Więc czy to nie jest przeżytek kulturowy? Nie, to nie jest przeżytek kulturowy. Czy włosy nie są wystarczającym nakryciem, jak są długie? No nie, dalsza część tego właśnie rozdziału pokazuje, że jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże. Byłoby to bez sensu, jeśli to włosy miały być nakryciem głowy. Włosów nie da się ściągnąć, więc to jest oczywiście odpowiedź negatywna. Włosy nie są tym nakryciem. Dalej. Czy zasada dotyczy tylko wierzących, czy niewierzących? Dotyczy to osób modlących się. A więc pytanie, czy niewierzący potrafi się modlić?
Jeżeli potrafi się modlić, to modlitwa również zawiera w sobie to, że powinna być realizowana zgodnie z tym, jak to Bóg określił, co jest modlitwą, a modlitwą jest w przypadku mężczyzny modlitwa z odkrytą głową, w przypadku kobiety modlitwa z nakrytą głową. Dalej. Dlaczego kobiety nakrywają głowę, a mężczyźni nie? No więc tutaj jest wyraźnie powiedziane, że właśnie mężczyzna jest odzwierciedleniem chwały Chrystusa, dlatego ma mieć odkrytą głowę, a jeśli chodzi o kobietę, ona jest odzwierciedleniem chwały mężczyzny i dlatego ma mieć nakrytą głowę. Takie jest tu wyjaśnienie w pierwszym liście do Koryntian i to jest, tak jak mówiłem, mowa ciała. Podobnie można by zapytać, a dlaczego chleb symbolizuje ciało Chrystusa, albo dlaczego kielich symbolizuje jego krew przelaną na krzyżu. No można to kwestionować, podmieniać, wydziwiać, no ale to Pismo Święte definiuje, co jest symbolem czego, tak? Czyli dlatego mamy takie wskazania. Dlaczego w ogóle kobieta powinna nakrywać głowę w czasie modlitwy i prorokowania? Bo Słowo Boże tak mówi. Więc posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. I dlatego dziękuję za uwagę. Czytajcie Biblię, Słowo Boże. Zachęcam do zadawania kolejnych pytań, jeśli macie jakiekolwiek pytania. Jeśli chcecie otrzymać Nowy Testament bezpłatnie, to proszę do mnie pisać 791-214-963. czytaj.biblie@onet.pl to e-mail, na który można napisać jeszcze ewentualnie na tradycyjny adres czytaj@biblie.skrytka31-63500 Ostrzeszów. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.